Trudno się dziwić, że w takich okolicznościach te ostre debaty dostały się w końcu w formie listów do Arkham Advertiser. Niektóre z nich zostały przedrukowane w miejscowej prasie w Vermont na terenach objętych powodzią. Rutland Herald umieścił długie fragmenty słów na dwóch szpaltach, natomiast Brattleboro Reformer wydrukował w całości jedną z moich rozpraw historyczno-mitologicznych wraz z komentarzem w kolumnie rozważań naukowych Pendriftera, wspierającym i potwierdzającym moje sceptyczne wnioski. Nim jeszcze nastała wiosna 1928 roku, stałem się postacią znaną w Vermont, choć osobiście jeszcze nigdy nie byłem w tym stanie. Wtedy też zacząłem otrzymywać pełne sprzeciwu listy od Henry Akeleya, które wywarły na mnie ogromne wrażenie i z powodu których po raz pierwszy i ostatni w życiu wybrałem się do wspaniałej krainy porosłych zielenią, gęstwiny przepaści i szemrzących leśnych strumieni. Większość informacji o Henrym Wentworthie Akeleyu zdobyłem od sąsiadów, a także od jednego jego syna mieszkającego w Kalifornii, po małej bytności w opustoszałym domu Akeleya. Pochodził ze starej rodziny znanych prawników, urzędników państwowych i posiadaczy ziemskich, a był już ich ostatnim potomkiem na ziemi rodzinnej. Odszedł jednak od praktycznej działalności, jaką zajmowały się poprzednie pokolenia, a skupił się na działalności czysto naukowej. Był wybitnym studentem matematyki, astronomii, biologii, antropologii i folkloru na Uniwersytecie Vermont. Nigdy o nim nie słyszałem, a w swoich pracach naukowych niewiele pokazywał danych autobiograficznych. Z miejsca się jednak zorientowałem, że jest to człowiek z charakterem, o dużej wiedzy naukowej i inteligencji, mimo iż wiedzie życie samotnika i ma niewielki kontakt ze światem. Choć wszystko, przy czym obstawał, wydawało się niewiarygodne, nie mogłem tego zbagatelizować, tak jak bagatelizowałem poglądy moich oponentów. Po pierwsze, był blisko aktualnych zjawisk, świadkiem naocznym i namacalnym, na temat których tak absurdalnie rozprawiał. Po drugie, co było zdumiewające, pozostawiał swoje wnioski do rozstrzygnięcia prawdziwym naukowcom. Osobiście powiadał, nie ma możliwości dalszych badań, a kieruje się tylko tym, co jest oparte na niezaprzeczalnych dowodach. Zainteresowałem się tym w głębi duszy, przekonany, że jednak Akeley błądzi, ale nie mogłem mu odmówić nawet i w tym względzie inteligencji, a już w żadnym razie nie próbowałem naśladować niektórych z jego przyjaciół, którzy skłonni byli przypisywać jego pomysły i lęk przed niedostępnymi, porosłymi zielenią górami obłędowi. Byłem przekonany, że sprawa ta ma ogromne znaczenie dla tego człowieka i że wszystko, co opisuje, wywodzi się z jakichś dziwnych okoliczności wymagających zbadania, choćby to miało niewielki związek z fantastycznymi wydarzeniami, jakie przytacza. Wkrótce otrzymałem od niego dokładniejszy materiał dowodowy, który nadal całej sprawie zupełnie inny aspekt, zadziwiający i oszałamiający. Najlepiej będzie, jeśli przytoczę dokładnie, w miarę możliwości, długi list Akeleya, w którym mi się przedstawił, a który stał się punktem zwrotnym mojej intelektualnej działalności. Nie mam już tego listu, ale zachowałem dokładnie w pamięci niemal każde słowo z tych złowieszczych wiadomości. W dalszym ciągu potwierdza moje głębokie przekonanie, że człowiek, który go napisał, był najzupełniej zdrowy na umyśle. A oto tekst listu, jaki otrzymałem, napisany zwartym, niemal archaicznym pismem przez człowieka, który podczas spokojnego żywota, wypełnionego dociekaniami naukowymi, niewiele miał z otaczającym go światem. RFD2 Townshend, Windham Corporation,
Wermont, 5 maja 1928 roku. Albert N. Wilmart, Saltonstall Street, Arkham, Massachusetts. Szanowny panie, z prawdziwym zainteresowaniem przeczytałem w Brattleboro Reformer przedruk pańskiej pracy na temat krążących ostatnio opowieści o dziwnych ciałach unoszących się na wezbranych rzekach podczas jesiennej powodzi i na temat ich podobieństwa do dawnych ludowych opowieści. Nietrudno zrozumieć, dlaczego człowiek z zewnątrz zajmuje takie stanowisko i dlaczego nawet pan Fritter się z panem zgadza. Taki stosunek przejawiają zarówno wykształceni ludzie w Vermont, jak i poza tym stanem. Taki stosunek miałem ja w młodości. Mam teraz 57 lat. Dopóki moje badania, tak w sensie ogólnym, jak i po przeczytaniu książki Davenporta, nie skłoniły mnie do wyprawy w okoliczne góry, rzadko przez człowieka odwiedzane. A skłoniły mnie do tych badań dziwne, dawne opowieści, które często słyszałem od starych farmerów, ludzi raczej prostych, ale teraz żałuję, że się w ogóle do tego nie zabrałem. Nie chwaląc się, mogę powiedzieć, że dziedzina antropologii i folkloru nie jest mi bynajmniej obca. Zajmowałem się tymi zagadnieniami dosyć wnikliwie w koledżu i znane mi są takie autorytety jak Taylor, Lubbock, Fraser, Quatrefages, Murray, Osborne, Keith, Bull, G. Eliot Smith i im podobni. Nie jest to dla mnie nowością, że opowieści o kryjących się przed ludźmi istotach są tak stare jak ludzkość. Czytałem wydrukowane pańskie listy i pańskich oponentów w Rutland Herald i wydaje mi się, że wiem, skąd się bierze pańska kontrowersja. Pragnę jednak poinformować, że pańscy oponenci są bliżsi prawdy, choć słuszność zdaje się być po pańskiej stronie. Są o wiele bliżej prawdy, niż zdają sobie z tego sprawę, bo ich rozważania oparte są na rozważaniach teoretycznych. Nie mogą więc wiedzieć tego, co ja wiem. Gdybym posiadał równie skromną wiedzę, miałbym prawo wierzyć jak i oni. Wtedy byłbym całkowicie po pańskiej stronie. Jak pan widzi, niełatwo mi przejść do sedna sprawy. Może dlatego, że brak mi odwagi. Sedno sprawy jednak na tym polega, że mam pewne dowody na to, iż te monstrualne stwory naprawdę żyją w lasach wśród wysokich gór, gdzie nikt nie dociera. Nie widziałem tych istot unoszących się na powierzchni rzek, jak donosi prasa, ale widziałem je w okolicznościach, których nie mam odwagi odpisać. Widziałem ślady ich stóp, a ostatnio widziałem je całkiem blisko mojego domu. Mieszkam w starym rodzinnym domu Akleyów na południu Townshend Village, tuż przy Dark Mountain. Słyszałem też ich głosy w głębokim lesie, których nawet nie chcę próbować opisywać. W pewnym miejscu było słychać je tak wyraźnie, że wziąłem ze sobą fonograf z tubą i wąskowym papierem i postaram się, aby mógł pan posłuchać tego zapisu, jaki jest w moim posiadaniu. Nastawiałem fonograf różnym starym ludziom w mojej okolicy i jeden z tych głosów wprowadził ich w osłupienie. Tak okazał się podobny do pewnego głosu, tego bzyczenia w lasach, o którym wspomina Davenport, o jakim opowiadały jeszcze ich babki i usiłowały go naśladować. Wiem, co się mówi o człowieku, który słyszał głosy. Nim jednak wyciągnie pan wnioski, proszę najpierw posłuchać tego zapisu i spytać starych ludzi mieszkających przy lesie, co o tym sądzą. Jeżeli uzna pan to za coś normalnego, proszę bardzo. Ja jednak twierdzę, że coś w tym jest. Jak pan wie, ex nihilo nihil vit. Piszę ten list nie po to, żeby toczyć z panem spór, ale po to, żeby przekazać panu informacje, które dla człowieka pańskiego pokroju powinny się okazać wielce interesujące. To oczywiście prywatnie. Oficjalnie jestem po pana stronie, gdyż na podstawie pewnych przesłanek, które są mi znane,
Uważam, że lepiej, żeby ludzie jak najmniej o tym wiedzieli. Badania, jakie ja przeprowadziłem, są wyłącznie do mojego prywatnego użytku i nie mam zamiaru swoim wystąpieniem wzbudzać czyjegoś zainteresowania, ani też spowodować, aby ludzie zaczęli odwiedzać tereny, które ja poznałem. Prawdą jest, straszną prawdą, że istnieją istoty nieludzkie, które przez cały czas nas obserwują i mają swoich szpiegów zbierających o nas wszystkie informacje. To właśnie od pewnego przerażającego człowieka zdobyłem klucz do tej wiedzy. Jeżeli był normalny, a sądzę, że był, musiał być jednym z owych szpiegów. Potem odebrał sobie życie, ale mam powody uważać, że na jego miejsce jest wielu następnych. Te istoty pochodzą z innej planety. Potrafią żyć w przestrzeni międzygwiezdnej, w której poruszają się za pomocą ohydnych, mocnych skrzydeł i posiadają zdolność pokonywania próżni. Natomiast trudno im latać nad ziemią. Opowiem panu o tym później, o ile nie potraktuje mnie pan z miejsca jak obłąkanego. Przybywają tutaj, aby wydostać metal z kopalni, które znajdują się głęboko pod górami. I chyba wiem, skąd przybywają. Nie wyrządzą nam krzywdy, jeżeli zostawimy je w spokoju, ale lepiej nie myśleć, co się stanie, gdybyśmy zaczęli wykazywać zbytnią ciekawość. Duża armia ludzi mogłaby zniszczyć ich kopalniane kolonie. Tego się właśnie boją. Jeśli by się tak stało, przyleciałoby ich znacznie więcej, niezliczona ilość. Bez trudu podbiłyby ziemię. Dotychczas tego nie zrobiły, bo nie miały takiej potrzeby. Wolą, aby tak było, jak jest. To dla nich mniej kłopotliwe. Wydaje mi się, że zamierzają się mnie pozbyć, bo za dużo wykryłem. W lasach na Roundhill, na wschód od mojej farmy, znajdował się wielki czarny kamień z wyrytymi na nim, ale już mocno zatartymi hieroglifami. Zabrałem go do domu, a z tą chwilą wszystko przybrało inny obrót. Jeśli podejrzewają, że wiem za dużo, będą próbowały albo mnie zabić, albo zabrać tam, skąd pochodzą. Od czasu do czasu lubię zabierać uczonych ludzi, żeby na bieżąco mieć informacje o ludzkim świecie. Prowadzi mnie to do drugiego celu, który przyświęca temu listowi. Prosiłbym o wyciszenie toczącej się dyskusji, nie nadawanie jej większego rozgłosu. Należy trzymać ludzi z dala od tych gór, dlatego też nie powinno się podsycać ich ciekawości. Już i tak istnieje niemałe zagrożenie z powodu właścicieli różnych firm. Sprowadzają oni tu całe tłumy letników, zachęcając ich do penetrowania dzikich terenów i budowania tanich bungalowów na zboczach gór. Chętnie będę kontynuował wymianę listów z panem i postaram się przesłać mój zapis fonograficzny, a także czarny kamień, który jest tak zniszczony, że na fotografiach niczego nie widać, pocztą ekspresową, o ile pan sobie tego życzy. Mówię, postaram się, bo te stwory potrafią tutaj we wszystko ingerować. Na farmie w pobliżu wsi mieszka pewien ponury, tajemniczy człowiek nazwiskiem Brown, który, jak sądzę, jest ich szpiegiem. Stopniowo starają się mnie odciąć od ludzi, ponieważ zbyt wiele posiadam wiadomości o ich świecie. W zdumiewający sposób potrafią wykryć wszystko, co robię. Możliwe, że w ogóle pan nie otrzyma tego listu. Wydaje mi się, że powinienem opuścić to miejsce i przenieść się do mojego syna w San Diego, w Kalifornii, jeżeli sytuacja się pogorszy. Niełatwo się jednak zdobyć na opuszczenie stron, w których się człowiek urodził, a jego rodzina żyła tu od 6 pokoleń. Nie śmiałbym też sprzedać tej farmy nikomu, wiedząc, że te istoty mają na nią oko. Wydaje mi się, że chcą za wszelką cenę zdobyć z powrotem czarny kamień i zniszczyć zapis fonograficzny,
ale nie dopuszczę do tego, póki sił mi wystarczy. Odstraszają ich moje wielkie psy policyjne, zresztą jak na razie niewiele jest tu jeszcze tych stworów i raczej niezręcznie się poruszają. Jak wspomniałem, niezbyt dobrze mogą fruwać nad ziemią. Bliski już jestem rozszyfrowania hieroglifów na tym kamieniu, a przy pańskiej znajomości folkloru sądzę, że mógłby mi pan bardzo pomocny w uzupełnieniu brakujących powiązań. Wydaje mi się, że zna pan wszystkie najstraszniejsze mity dotyczące tego okresu na Ziemi, kiedy jeszcze nie było człowieka, z cyklu Vox Oto i Tkulu, a które wymienione są w Necronomiconie. Mam u siebie jeden egzemplarz, a słyszałem, że jest jeden w bibliotece koledżu głęboko schowany. Podsumowując, myślę, że moglibyśmy być sobie nawzajem pomocni i że nasza współpraca okazałaby się pożyteczna. Nie chciałbym pana narazić na niebezpieczeństwo, dlatego uważam, że powinienem pana ostrzec, iż posiadanie tego kamienia i zapisu może się wiązać z pewnym zagrożeniem. Myślę jednak, że gotów pan będzie ponieść każde ryzyko dla dobra postępu wiedzy. Wybiorę się do Newfent albo Brattleboro, aby stamtąd wysłać to, do czego pan mnie upoważni, bo tamtejszym urzędom można lepiej zaufać. Muszę dodać, że mieszkam sam, nie mogę zatrudniać nikogo do pomocy. Nikt by nie chciał u mnie pracować właśnie z powodu tych stworów, które nocą zakradają się w pobliżu mego domu i z powodu bezustannego ujadania moich psów. Cieszę się, że nie włączyłem się w tą historię za życia mojej żony, bo pewnie nie wytrzymałaby tego nerwowo. Wyrażając nadzieję, że nie sprawiam panu zbyt wielkiego kłopotu i że zechce pan łaskawie nawiązać ze mną kontakt, a nie wyrzuci tego listu do kosza na śmieci, traktując go jako brednię obłąkanego człowieka. Pozostaje z poważaniem. Henry W. Akeley. Postscriptum. Robię właśnie kilka dodatkowych odbitek zdjęć przeze mnie wykonanych, które będą, jak sądzę, potwierdzeniem kilku zagadnień, jakie poruszyłem w tym liście. Starzy ludzie uważają, że są one straszliwym świadectwem prawdy. Przyślę je wkrótce, o ile będzie pan zainteresowany. Trudno byłoby mi przekazać uczucia, jakie wzbudził we mnie ten list. Wedle wszelkich reguł powinien był mnie jeszcze bardziej rozśmieszyć niż wszystko, o wiele spokojniejsze teorie, z jakimi się dotychczas spotkałem. Jednakże ton tego listu wywołał we mnie paradoksalne, poważne uczucia. Nawet nie dlatego, abym uwierzył choćby na moment w istnienie ukrywającej się rasy stworów z gwiazd, o jakiej wspomina autor tego listu, ale po prostu dlatego, że po wielu rozlicznych, a poważnych wątpliwościach nabrałem głębokiego przekonania, że jest to człowiek jak najbardziej zdrowy na umyśle i szczery, i że nie musiał się zetknąć z jakimś rzeczywistym, choć niezwykłym i odbiegającym od normy zjawiskiem, którego nie potrafi wyjaśnić inaczej jak za pomocą swojej wyobraźni. Nie może być tak, jak myśli, ale też na pewno należy to poddać badaniom. Człowiek ten wydał mi się nadmiernie podniecony i czymś przerażony. Trudno jednak nie uznać, że musi istnieć jakaś tego przyczyna. Jego tok myślenia był niezwykle logiczny, a poza tym cała opowieść niesłychanie współgrała z wieloma starymi mitami, nawet z najbardziej niesamowitymi legendami Indian. Było najzupełniej możliwe, że rzeczywiście słyszał jakieś niepokojące głosy w górach i że znalazł czarny kamień, o którym wspomina. Wątpliwe wydały mi się jednak jego wnioski. Wnioski wysunięte najprawdopodobniej pod wpływem człowieka, który podawał się za szpiega tych stworów i który potem się zabił. Nie trudno wyedukować, że człowiek ten musiał być obłąkany,
ale była to z jego strony perwersja, pozbawiona wszelkiej logiki. Natomiast naiwny Ekeley, pod wpływem przeprowadzanych folklorystycznych badań, we wszystko uwierzył. Jeżeli zaś chodzi o dalszy rozwój wydarzeń, o to, że nie mógł nikogo u siebie zatrudnić, to okazało się, że sąsiedzi Akeleja we wsi byli tak samo jak on przekonani, że dom jego nawiedzały nocą jakieś tajemnicze istoty i psy rzeczywiście szczekały. A następnie sprawa zapisu fonograficznego. Nie mogłem wątpić w to, że uzyskał go w sposób, w jaki podawał. Coś to musi znaczyć. Albo to odgłosy zwierząt złudnie przypominające ludzką mowę, albo mowa pewnych ukrywających się, a straszących nocą ludzi, tak wynaturzona, że przypomina odgłosy zwierząt niższego gatunku. Myśl moja z kolei przeniosła się do czarnego, pokrytego hieroglifami kamienia i zacząłem rozważać, co to może oznaczać. I wreszcie do fotografii, które Akley obiecał mi przysłać, a które starym ludziom wydały się prawdziwe i straszne. Kiedy przeczytałem ponownie ten list, wydawało mi się, jak jeszcze nigdy dotąd, że moi łatwowierni oponenci mają rację. Mimo wszystko, mogą przecież istnieć w tych niedostępnych górach jacyś dziwni, obciążeni dziedzicznie odszczepieńcy, z których legendy stworzyły rasę potworów przybyłych z gwiazd. A jeżeli tak jest, wtedy obecność dziwnych ciał na wyzbranych powodzią rzekach mogłaby się okazać wiarygodna. Czyż należy więc przypuszczać, że zarówno stare legendy, jak i ostatnie doniesienia zawierają w sobie elementy rzeczywistości? Kiedy tak głowiłem się nad tymi wątpliwościami, ogarnął mnie wstyd, że zlepek dziwactw w zwariowanym liście Akeleja wywarł na mnie taki wpływ. Odpisałem jednak Aklejowi, przyjąwszy w liście ton przyjaznego zainteresowania i poprosiłem o dalsze szczegóły. Jego odpowiedź przyszła odwrotną pocztą. Zgodnie z obietnicą przysłał kilka wykonanych Kodakiem zdjęć różnych scen i przedmiotów ilustrujących to, co opisywał. Kiedy po wyjęciu z koperty spojrzałem na nie, ogarnął mnie dziwny lęk, jakby były mi od dawna znajome, mimo pewnych niejasności. Większość z nich odznacza się sugestywną siłą, zwłaszcza, że były to zdjęcia autentyczne. Okrutna więź optyczna z tym, co przedstawiały, a jednocześnie produkt bezstronny, pozbawiony przesądów, omyłek czy też zakłamania. Im bardziej się przyglądałem, tym bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że mój poważny stosunek do Akeleja i jego opowieści jest uzasadniony. Zdjęcia te bez wątpienia stanowiły świadectwo istnienia w górach Vermont czegoś, co wykraczało poza zasięg naszej wiedzy i wiary. Najgorsze, że ze wszystkiego były ślady stóp. Zdjęcia wykonane gdzieś na bezludnej wyżynie, na terenie błotnistym, kiedy świeciło słońce. Jedno spojrzenie wystarczyło, abym się przekonał, że nie są to sfałszowane zdjęcia. Wyraźnie zaznaczone kamienie i źdźbła trawy w polu widzenia dawały jasny wykładnik skali i wykluczały możliwość zastosowania triku podwójnej ekspozycji. Używałem określenia ślady stóp, ale ślady szponów byłyby właściwszym określeniem. Nawet teraz niezbyt potrafię to opisać. Może po prostu powiem, że były ohydne i przypominały kraby, a poza tym kierunek wydawał się zagadkowy. Nie były to ślady głębokie i wyraźne. Zdawały się być wielkości przeciętej ludzkiej stopy. Od jej centralnej części rozchodziło się kilka par ostrych szponów wysuniętych w przeciwnych kierunkach, których funkcja była zagadkowa, o ile w ogóle był to narząd poruszania. Następna fotografia, wykonana bez wątpienia w głębokim mroku, ukazywała wejście do pieczary w lesie.
zablokowane okrągłym głazem. Przed nią na nagim terenie można było zauważyć gęstą sieć dziwnych śladów, a przyjrzawszy się im przez szkło powiększające, upewniłem się, że są podobne do śladów na poprzednim zdjęciu. Trzecie ukazywało na wierzchołku góry kamienie ustawione w pozycji stojącej w kształcie koła, na sposób druidów. Wokół tego tajemniczego koła trawa była mocno zdeptana i powyrywana, ale nie mogłem dostrzec tam żadnych śladów, nawet przez szkło powiększające. Było to miejsce bardzo odległe. Świadczyło o tym istne morze niedostępnych gór, znajdujących się w tle i ciągnących się w dal mglistego horyzontu. Najbardziej niepokojące z tego wszystkiego wydawały się ślady stóp, ale najciekawszy był ogromny kamień znaleziony w lasach Roundhill. Akeley sfotografował go na swoim biurku. Widać bowiem było na nim stos książek i w tle zbiorowe dzieła Miltona. Jak można się było zorientować, kamień był ustawiony frontem do kamery w pozycji pionowej, powierzchnię miał nieregularną, a wymiary jedną na dwie stopy. Nie sposób jednak dokładnie określić jego powierzchni, ani też ogólnych zarysów. Wzdryga się przed tym język. Nie potrafiłem odgadnąć, jakie geometryczne reguły przyświecały nacięciom na jego powierzchni. Były to bowiem nacięcia wykonane przez kogoś, a jeszcze chyba nigdy nie widziałem czegoś takiego, co by mi się wydawało aż tak dziwne i obce naszemu światu. Hieroglify na jego powierzchni nie były dla mnie czytelne, ale jeden albo dwa, które dojrzałem, przyprawiły mnie niemal o wstrząs. Naturalnie, że mogły być sfałszowane, bo przecież jeszcze wielu oprócz mnie czytało to koszmarne i odrażające Necronomicon szalonego Araba Abdulla Azahrera. Nigdy jednak nie drżałem, rozpoznając pewne ideogramy, których studiowanie nauczyło mnie rozpoznawać mrożące krew w żyłach i bluźniercze szepty istot żyjących jeszcze przed powstaniem Ziemi i innych światów systemu słonecznego. Z pięciu pozostałych zdjęć na trzech znajdowały się błota i góry, noszące ślady kryjących się tam tajemniczych mieszkańców. Na czwartym były dziwne znaki na ziemi w pobliżu domu Akeleya, a jak pisał, wykonał je rano, po nocy, podczas której psy ujadały zażarciej niż zwykle. Znaki były niewyraźne, trudno było z tego wyciągnąć jakiekolwiek wnioski. Wydawały się jednak szatańskie, podobnie jak ślady szponów na opustoszałej wyżynie. Na ostatnim zdjęciu znajdował się dom Akeleya. Biały, schludny, jednopiętrowy z poddaszem. Miał około 125 lat. Przed nim starannie utrzymany trawnik i ścieżka wykonana kamykami, a prowadząca do ładnie rzeźbionych drzwi w stylu gregoriańskim. Na trawniku znajdowało się kilka wielkich psów policyjnych w pobliżu mężczyzny o przyjemnej twarzy i siwej, krótko przyciętej brodzie, którego uznałem za Akeleya we własnej osobie i fotografa, co można było wywnioskować po lampie błyskowej trzymanej w prawym ręku. Obejrzawszy zdjęcia, zabrałem się do czytania listu, napisanego dużym, zwartym pismem, i na dobre 3 godziny popadłem w otchłań niewypowiedzianego przerażenia. Przedtem Akeley tylko napomknął o pewnych sprawach, teraz relacjonował wszystko szczegółowo. Podał długi wykaz sów podsłuchanych nocą w lasach, długi opis wielkich różowych kształtów wyśledzonych o zmierzchu w gąszczu pokrywającym góry oraz straszną kosmiczną opowieść wywodzącą się z zastosowania poważnej i wszechstronnej wiedzy oraz niekończącą się, a należącą do przeszłości, dysputę o szalonym, samozwańczym szpiegiem, który odebrał sobie życie. Napotkałem tu nazwy i określenia, z którymi zetknąłem się już gdzie indziej, a powiązane z najstraszliwszymi okolicznościami. Jugot, wielki Tkulu,
Satuga, Yoksotot, Rilech, Nyriatotop, Azatot, Hastur, Ian, Lena, Jezioro Hol, Batmura, Żółty Snak, Lur Catulus, Bran i Magnum Inomadium, z powodu których przeniosłem się poprzez nieznane eony i niepojęte wymiary do świata istnień starszych i bardziej odległych, o jakich autor Necronomiconu zaledwie napomyka w niejasny sposób. Zostałem poinformowany o losach pierwotnego życia, o rzeczach, które się stamtąd sączyły i wreszcie o maleńkich strumykach wypływających z jednej z tych rzek, a wplątanych w losy naszej własnej ziemi. W głowie mi wirowało. Dotychczas usiłowałem wszystko wyjaśnić. Teraz zacząłem wierzyć w najbardziej odchylone od normy i nieprawdopodobne dziwy. Zespół ewidentnych dowodów był ewidentnie rozległy i przytłaczający, a chłodne naukowe podejście Akeleja, podejście balansujące pomiędzy fantazją a szaloną, fanatyczną, historyczną, a nawet ekstrawagancką spekulacją, wywarło przemożny wpływ na moje myśli i sądy. Kiedy odłożyłem na bok ten straszny list, miałem pełne zrozumienie dla lęków, jakich doświadczał, i byłem gotów zrobić wszystko, aby powstrzymać ludzi przed zbliżaniem się do tych dzikich, nawiedzonych gór. Nawet jeszcze teraz, kiedy czas przytępił wrażenia i prawie że powodował w wątpliwość moje własne doznania, pozostawiając mi rozliczne niepewności, są sprawy w liście Akleja, których za nic bym nie przytoczył, ani też nie przelał słowami na papier. Prawie że cieszę się, iż nie ma już nagrań, listów, fotografii i wolałbym, z przyczyn, które wkrótce wyjawię, aby nie odkryto nowej planety znajdującej się poza Neptunem. Po przeczytaniu tego listu zaniechałem całkowicie mojej publicznej debaty na temat przerażających wydarzeń w Vermont. Argumenty moich oponentów pozostały niewyjaśnione i z czasem kwestie kontrowersyjne poszły w niepamięć. Pod koniec maja i przez cały czerwiec korespondowałem z Akelejem. Co jakiś czas listy ginęły. Musieliśmy więc odtwarzać je i pracowicie przepisywać. Chcieliśmy po prostu porównać nasze dane odnośnie tajemniczej, mitologicznej wiedzy i wyjaśnić korelacje pomiędzy strasznymi zjawiskami w Vermont i pierwotnymi legendami rozpowszechnionymi na świecie. Doszliśmy do wniosku, że wszystkie te okropieństwa i diaboliczny Migo w Himalajach przynależą do tej samej grupy wcielonego koszmaru. Istniało też ciekawe zoologiczne domniemanie, na którego temat chętnie porozmawiałbym z profesorem Dexterem z mojego koledżu, ale powstrzymywało mnie kategoryczne życzenie Akleja, aby nikomu nie wspominać o tej sprawie. Teraz już tego nie przestrzegam, ponieważ uważam, że na obecnym etapie ostrzeżenie przed odległymi górami w Vermont, a także szczytami Himalajów, na które odważni zdobywcy coraz częściej chcą się wspinać, jest bardziej pożyteczne dla ogólnego bezpieczeństwa aniżeli milczenie. Obaj dążyliśmy przede wszystkim do tego, aby odczytać hieroglify na tym niesławnym czarnym kamieniu, dzięki czemu moglibyśmy prawdopodobnie posiąść tajemnice o wiele głębsze i bardziej bulwersujące niż wszystkie znane dotychczas człowiekowi.